Wonet Rano, wiem, świętujemy drugie urodziny magazynu Wołki. W związku z tym razem ze mną goście Małgorzata Bela, dyrektor kreatywna, Karolina Gruszecka, dyrektor działu mody. Drogie panie, witam serdecznie. Cześć, dzień dobry. No właśnie, wygląda wyjątkowo. To jest marcowe wydanie jubileuszowe, drugie urodziny, więc jeszcze mały dzieciaczek, ale z gigantycznym doświadczeniem. Co jest takiego magicznego i wyjątkowego w tym właśnie magazynie, że od tylu lat inspiruje, porywa, zachęca do sięgania po kobiety na całym świecie? Po pierwsze chyba jest o modzie, a moda powinna budzić emocje, ale oprócz mody poruszamy też dużo innych ważnych tematów. Sztuka, kultura. Oprócz tego dużo takich aspektów poważnych, których tak naprawdę wszyscy się boją dotykać i o nich mówić. My robimy to w sposób delikatny i taki do tej pory gdzieś tam na polskim rynku, myślę, że taki innowatorski. No tak, ale warto też powiedzieć, że Vogue jest marką, która ma już no, bardzo wiele lat. My na naszym rynku dopiero dwa, ale w głowie każdej czytelniczki, czy potencjalnej czytelniczki albo czytelnika, każdemu się to ubiło uszy, prawda? To nie... Bardzo mocny brand, tak. To jest brand, który jest już mocno zapisany w popkulturze, w kulturze na całym świecie. No a czy to jest też właśnie, wspomniałaś, magazyn dla mężczyzn? A czemu tam się nie? Znajduje miejsce dla... Ale ja myślę, że w ogóle dzisiaj jakby wszystko jest unisex. Panowie sięgają po damskie rzeczy, panie po męskie i to gdzieś tam jest. My staramy się tych męskich też... Ja na przykład chodzę w męskich, także... Tak, rzeczy. Dlatego mówię, że to jest w ogóle w modzie wymienianie się, więc jak tak, najbardziej. Ja często używam męskich zegarków na przykład. Ciekawostką jest to, że w każdym numerze staramy się przedstawiać jakiegoś męskiego bohatera, ale tej jesieni i kolejnej wydajemy męskie wydanie. I to był taki nasz autorski projekt, można powiedzieć. Trzy okładki, gigantyczny sukces, trzech zupełnie różnych bohaterów. Widać, że jest na to zapotrzebowanie. Była wielka frajda tworzyć to tylko dla panów, ale okazuje się, że panie też ale panią się... też się bardzo, tak, bardzo podobało. Się podobało. Tak? No, gdzieś to jest naturalne. Właściwie to faceci powinni chcieć oglądać kobiety. A... No właśnie, tak to chyba jest odwrotnie. Tak. Kreujecie. Nie da się ukryć, że jest to magazyn, nad którym prace na pewno długo trwają, nad poszczególnymi wydaniami. Czy to jest faktycznie tak bardzo wymagające, absorbujące i trzeba temu poświęcić tak dużo czasu, żeby efekt był taki, a nie inny? Ja myślę, jeśli mogę, jeśli chodzi o pierwszy nasz numer, to mieliśmy najwięcej czasu na przygotowanie jego. Oczywiście na początku pół roku na przygotowanie jednego numeru. W tym momencie się rozpędziliśmy i już właściwie się robi trzy numery na raz. Tak. Pamiętasz, jak robiliśmy pierwszy numer, to jeszcze w ogóle nie myśleliśmy o drugim. Dokładnie. I byliśmy totalnie jakoś rozpuszczeni tym. Ale to też nie było łatwe. To półroczne robienie tego numeru nie było łatwe, dlatego że wiemy, że w mediach, jakby jak się pracuje jeszcze w dzienniku, w tygodniku, w miesięcznym, to się bardzo szybko zmienia, dochodzą nowe newsy. I tak naprawdę to, o czym myśleliśmy w październiku, jak doszło do marca, czyli 14 lutego, 2 lata temu wyszedł pierwszy numer, to pewne rzeczy musieliśmy delikatnie zmieniać i tak dalej, i tak dalej. Także gdzieś to tempo, które teraz mamy, jest łatwiejsze, o tyle łatwiejsze, że bardziej tak bardzo żyjemy na bieżąco. Się nie tak, tak. Dokładnie, że się tak rzeczywistość nie zmienia, że ktoś tam pisze o czymś, ten film już dawno przepadł, albo się dawno już rozwiodła z mężem i tak dalej. No, także... mamy takie plany też dalekosiężne. Na zasadzie wiemy, że na przykład każde marcowe wydanie jest dla nas kluczowe, czyli jakby ten numer i bardzo ważny jest September issue, czyli numer wrześniowy. Są takie dwa numery w modzie, które zapowiadają sezon, mówią o tym, co się będzie działo, na co warto zwrócić uwagę. Tak samo jest u nas z numerem październikowym, który traktujemy bardziej art. To były dwa do tej pory. Jeden numer z Anią Rubik z bardzo odważną okładką, drugi poświęcony korze. To są numery, w których pozwalamy sobie stanowczo na więcej. Dyrektor artystyczny tam może bardziej zaszaleć i wtedy musimy wytłumaczyć naszej czytelniczce, że jakby jesteśmy, można powiedzieć, ciut bardziej niszowy. A czym różni się, a propos właśnie kreatywności i tego artyzmu, od tych magazynów kobiecych jest mnóstwo na rynku, prawda? Pomijając aspekt, że Vogue już wszedł, tak jak powiedziałaś, do popkultury, to co jest takiego, czym wyróżnia się od tych innych magazynów kobiecych, że przykuwa? No bo to są zdjęcia robione przez rozpoznawalnych na całym świecie fotografów. To są też nazwiska dziennikarzy, którzy się pojawiają, piszące od
teksty. To są też pewnie modelki, które się również tam pojawiają. Co jest takiego, jaka jest tajemnica sukcesu tego magazynu, że on... To jest tajemnica. Ale jak to wiedzieć? Nie będziemy mówić o naszych tajemnicach, ale ja myślę, że w pewnym sensie to nasze wejście było dość kontrowersyjne, że w Polsce oczekiwano jakiegoś glamuru. Myśmy weszli z totalnym antyglamurem. To wasza okładka przeszła już do historii. Tak, 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 ale właśnie, tak, to był jakiś takie manifesto i wydaje mi się, że trzeba troszkę iść też pod włos, bo pod świat prąd, jest, tak. Moda jest odbiciem tego, co się dzieje w świecie, a nawet słuchając przed chwileczką wiadomości, to można się poczuć lekko zagubionym, prawda, że jest pełno chaosu i tyle rozmaitych wydarzeń, jak niepowódź, to koronawirus, to już nie wspominając o polityce, więc w jakimś sensie nie jesteśmy polityczni, ale moda jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Oczywiście. I czasów, w których żyjemy. No właśnie. I musi też dotykać jakby czasami, nie zawsze, bo staramy się też to równoważyć. Czasami z racji tego, co mówi Małgosia, musimy przenosić tą czytelniczkę w jakąś bajkę i pokazywać jej jednak, że moda może być super opowieścią, może być odskocznią, a z drugiej strony, i to moim zdaniem my sobie to dawkujemy i staramy się to jakoś balansować, pokazywać te bardzo trudne tematy i mówić też o nich. Teraz mamy taką akcję, która jest związana z tymi właśnie wszystkimi ciężkimi sytuacjami, to się nazywa Vogue Values i to wprowadzamy od stycznia. Zaangażowane są to wszystkie edycje. Główną taką patronką tego i opiekunką tego projektu jest Anne Wintour. Wszystkie Vogue się bardzo tutaj integrują ze sobą. Mamy zadanie dużo mówić o ekologii, o modzie zrównoważonej, o równouprawnieniu. Te właśnie wszystkie takie trudne tematy musimy gdzieś tam w jakiś taki delikatny sposób poruszać i być po prostu na bieżąco. A dlaczego delikatne? Nie chcecie narzucać swoim czytelnikom? Oczywiście, że chcemy, ale chcemy się też do tego bardzo przygotować, dlatego że w Polsce bardzo łatwo jest popadać w takie skrajności i takich mocnych tematów używać. Bo to też, też jesteśmy pismem, które się ma, jest w sprzedaży, tak? Nie można przestraszyć czytelnika nagle jakimś. Dokładnie. Zupełnie ekstremalnym. Natomiast też nie możemy popadać właśnie w jakieś takie skrajności. Warto mówić, ale my to robimy od samego początku. To jest to, co Małgosia powiedziała. Pierwsza okładka, od razu bardzo poważne emocje i potem każdy kolejny numer, to niezależnie od tego, czy to jest pokazywanie dziewczyn młodych aktywistek, czy to jest pokazywanie ludzi, którzy bardzo walczą tam o jakieś swoje zdanie, czy to jest promowanie małych firm. My robimy różne takie właśnie rzeczy, które mam wrażenie, że gdzieś tam poruszają takie tematy, które do tej pory były gdzieś tam pomijane, można powiedzieć. Mm-hmm. No to tak, no, myślę, że też doczekaliśmy takich czasów, gdzie ciężko by było nie zauważać, zwłaszcza przez tak kultowy magazyn, kwestii, które związane są właśnie, tak jak powiedziałeś, czy z ekologią, w ogóle z całym światem, z tym, co się dzieje, z równouprawnieniem, z tolerancją i tak dalej, i tak dalej. Dalej, prawda? Absolutnie i myślę, że takie jest nasze zadanie też, żeby... Misja, tak? To jest nawet więcej misja. Tak, też, ale żeby w ogóle wspierać różnorodność, czyli już jakby z założenia jesteśmy, sprzeciwiamy się homofobii, czy stajemy po stronie kobiet w sprawach, w kwestiach spornych, prawda, jeśli chodzi o prawa kobiet. Zresztą mocno zaangażowaliście się jako magazyn w to, co robi Ania Rubik, czyli oczywiście. Bardzo głośne i wyraźne mówienie o seksie, o tej edukacji seksualnej, o tym wszystkim, co jest z tym związane. Te dwie akcje, zaangażowanie w seks edukacji Ani Rubik i sprowadzenie do Polski Adły, czyli modelki aktywistki, która była gwiazdą naszej majowej okładki, dało nam bardzo do myślenia, bo okazało się, że właśnie te trudne tematy, jest na nie tak gigantyczne zapotrzebowanie. My z Małgosią siedziałyśmy na tym Girls Talk i tak. Byłyśmy w szoku. Jakby dla mnie to było piękne doświadczenie, dlatego że do CSW zaprosiliśmy, można było kupić Vogue'a i wejść z Vogue'em, to była wejściówka na taki panel, dyskusję o bardzo trudnych tematach dla młodych dziewczyn. Kobiet. Przyjechały dziewczyny z całej Polski, świetne. Jakby, to też jest niebywałe, w różnym wieku, ale z tak różnym ładunkiem emocjonalnym, z takimi problemami, że okazało się, że do tej pory nikt w ten sposób tego nie dał im szansy. Tak, myślę, że o ile ta nasza pierwsza okładka była gdzieś subtelna, tak. I bardziej teraz z perspektywy 2 lat patrzy się na nią, jak że była polityczna, prawda, że jakiś czarny protest tam na tej okładce widnieje. O ile właśnie ta majowa, później trzy numery później, ta sytuacja z Adłą, tak. Uświadomiła, że chociaż takie są nakazy z góry, żeby nie być politycznym, to trudno jest polityka jest zabierać zdania. Jest, tak. Życie obecne wszystko, dzisiaj, co
gdzie się zabiera zdanie na jakikolwiek temat, to już się układa w jakiś... Ale my też uważamy, że nasza czytelniczka powinna zabierać zdanie na jakiś temat. Tak, ale to nam uświadomiło, że tego się od nas oczekuje. No bo ta czytelniczka jest wyrazistości, prawda? Znaczy, chodzi o... Nie żyje z boku. Tylko... Ale chodzi o wyrazistość też. Że, dokładnie, żeby o swoje zdanie. Nie być jakoś super tu dla tych, tutaj tego pogłaskać, tego tylko gdzieś się... określić. Kreować i trendy, nie tylko modowe. Ale nie, no bo dziewczyna dzisiaj taka na topie, cool dziewczyna, to jest dziewczyna, która ma zdanie na każdy temat i to nie musi wiedzieć, czy nosić rajstopy do sandałów, tylko raczej to jest ogólna wiedza i w ogóle dzisiaj w modzie też się przekazuje, nawet na pokazach mody, czy w trendach przekazuje się dużo więcej. Pokazujemy, że nie wiem, przychodzi nowy sezon, jest marzec, tak naprawdę więcej mówimy o modzie zrównoważonej, mówimy o jakości, mówimy o tym, jak te rzeczy powstawały, mówimy o eko i tak dalej, o tym, że casting powinien być różnorodny, niż o tym, że jest modna marynarka dwurzędowa, więc to są takie główne trendy. Zwłaszcza, że jakby wszystko jest modne, to tak, ty wiesz więcej jako poza tym myślę sobie, że ta czytelniczka taka bardzo świadoma absolutnie sięga po to, żeby dowiedzieć się, jakie trendy, ale ona jest właśnie na tyle świadoma, że ona założy te rajstopy albo nie założy tych rajstop i ona mimo wszystko z tym doskonale będzie się ale czuła. Ale ta oryginalność i jej interpretacja jest jak najbardziej czymś, na co my liczymy. Jest trendem, tak. Dokładnie. To szybciutko, ponieważ musimy kończyć. Już? Widzicie, jak to się okazuje, to jakie plany? Bo a propos właśnie takich ważnych tematów, sporo będzie się działo też w tym roku. Tak, w kwietniu już zaczynamy. To jest taki, można powiedzieć, jak ładnie to nazwać. Generalnie szykujemy w październiku gigantyczną konferencję o modzie zrównoważonej w bardziej biznesowym takim aspekcie. Tak, zaczynamy już eventem w kwietniu, więc to są nasze plany. W tamtym roku był gigantyczny festiwal, na który mógł wejść każdy, nasz urodzinowy. W tym roku stawiamy na coś bardziej takiego biznesowego i to się będzie działo na jesieni. No to wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Mam nadzieję, że za rok się spotkamy i będziemy podsumowywać kolejne. Mamy takie urodziny. Małgorzata Bela, Karolina Gruszecka, Vogue Polska, bardzo dziękuję serdecznie. Kończymy Onet rano, kończymy Onet wiem. Polecamy się jak zawsze jutro o 7:55. Do zobaczenia.